Witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiejszy temat prelekcji to ECS-y, job systemy i inne rzeczowniki, czyli nowości w Unity 2018 i wyżej. Tutaj postaram się zaprezentować nowe rozwiązania, które aktualnie są jeszcze w wersji preview, ale od wersji 2018.3, czyli pod koniec tego roku, mają ponoć wejść już do wersji produkcyjnej, będzie je można wykorzystywać w komercyjnych projektach, trzymamy kciuki. No to może na początku trochę się przedstawię. Nazywam się Grzesiek Wątroba, programuję od 2010. Zdarzyło mi się pisać w językach C z nazwie, na różne platformy, z różnymi silnikami. Pracowałem dla tutaj wymienionych firm, także troszeczkę game devu, troszeczkę nie game devu. Głównie robiłem prototypy, powiedzmy gry, które udawało się wydawać albo nie były znane, albo były znane z tego, że były kiepskie. Ostatnia produkcja, którą współtworzyłem ze studiem One More Level, Ghost Trigger, ma szansę być głównym wyjątkiem, także też trzymam kciuki, żeby się udało. Premiera już niedługo. Pisałem różne rzeczy, gameplay, UI, fizykę, AI, cokolwiek, więc można powiedzieć, że jestem od wszystkiego i do niczego, taki generalista, ładnie rzecz ujmując. A teraz o czym powiem w tej prezentacji? Więc tak, po krótkim wstępie opiszę najpierw job system, następnie Rekas komandy, Entity Component System, nowe opcje, które daje nam Compilator Burst. Troszeczkę to wszystko podsumujemy i będzie wtedy czas na jakieś pytania. Mam nadzieję, że mało. Wstęp. Jakie mieliśmy do tej pory problemy z Unity? Poza tym, że się non-stop wieszał, paczki nie działają, co chwila się coś wysypuje i tak dalej, i tak dalej. Mało która platforma ma teraz jeden rdzeń procesora. A Unity niestety, oczywiście tam renderer, część fizyki i tak dalej, to działa na osobnych wątkach, chociaż też działa to różnie. Natomiast główną logikę, edycję transformów i tak dalej, wszystko musieliśmy robić na wątku głównym, przez co no, nie wykorzystywaliśmy maksymalnych możliwości danej platformy. Im większa złożoność projektu i liczba obiektów na scenie, no to mamy narzut obliczeń związany z odwoływaniem się po referencjach. Każdy monobehavior ma swoje funkcje cykliczne, czyli start, update, on render, on fixed update i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, kiedy mamy na przykład 1000 obiektów tego samego typu, no to każda jakby jest traktowana z osobna i te kolejne wywołania no niestety powodują pewien narzut obliczeniowy, no i możemy po prostu lepiej. Także właśnie aktualnie no te problemy, no to jest wysoka granulacja struktur, tak już wspomniałem. Te wszystkie problemy związane z metodami cyklicznymi, referencjami. No przez to też programowanie wielowątkowe jest mocno utrudnione, już poza tym, że w wersji do 2018, jeżeli odpalaliśmy sobie jakąś pracę na osobnym wątku, no to z miejsca Unity protestowało, że nie możesz, transformy sobie edytuj tylko w main threadzie, także do widzenia. Więc dotychczasowe rozwiązania, no to już tradycyjnie Object Oriented Programming, ja to nazywam Game Object Component System, czyli mamy game object na scenie, do niego mamy dopinane mono behaviors i tak jak już mówiłem, każdy ma swoją cykliczną, zestaw swoich cyklicznych metod, każdy jest traktowany troszeczkę tak jednostkowo, no i to bardzo mocno daje po wydajności. Oczywiście możemy sobie przynajmniej narzut referencyjny troszeczkę zminimalizować przez to, że sobie kaszujemy odwołania do często wykorzystywanych struktur, kaszujemy sobie daną referencję raz, powiedzmy w on start. No i później w update'cie możemy sobie z tego częściej korzystać, no to troszeczkę nam minimalizuje chociażby takie rzeczy jak właśnie get component, tak, no to jedna z popularniejszych metod, no, którą powinniśmy wykonywać tylko raz dla danego skryptu. Później oczywiście jeżeli mamy jakąś wspólną logikę, która może być oddzielona od standardowego monobehavior, no to
możemy sobie to gdzieś tam tablicować i update'ować w osobnej metodzie, która będzie uruchamiała update tylko raz na wielu metodach, na wielu obiektach, zamiast odpalać wiele razy update osobno na każdym obiekcie. Oczywiście mechanizmem też jednym z popularniejszych jest pooling, czyli przynajmniej likwidujemy ten narzut związany z instancjonowaniem kolejnych obiektów. Instancjonujemy na samym początku ileś tam obiektów w cache'u i później sobie ściągamy i oddajemy do pula obiekty w zależności od potrzeb. No z tego też później w Entity Component System i Job Systemach będziemy wykorzystywać, jasne. No natomiast no tutaj była potrzeba zoptymalizowania instancjonowania obiektów, no to zaczęła się już znacznie wcześniej. No i oczywiście mogliśmy pisać wątki na własną rękę, ale tak jak mówiłem, jakiekolwiek odwoływanie się do elementów, do klas w Unity, automatycznie wiązało się z protestowaniem przez główny wątek, że nie, tylko ja się mogę tym zajmować, na innych wątkach sobie licz floaty i tyle. Więc tak, jak to zmienić? Najpierw troszeczkę przygotowań. Ja projekt, który przygotowywałem pod tą prezentację, pisałem w Unity 2018.2.5.F1. Są już nowsze wersje, ale myślę, że ustawienia się nie zmieniły, czyli najpierw player settings wybieramy sobie wersję kompilatora .NET 4 i instalujemy paczki Burst Collections, Entities, Jobs i Mathematics. Testowałem projekt na dwóch platformach. Na moim desktopie, który powiedzmy jest w miarę sensowny, a chociaż nie jest to najnowsza maszyna, bo ma 2 lata. I na już leciwym Macu, który ma stary procesor, więc później w sumie żałowałem, że nie wywaliłem wyników z tego laptopa, bo nie są obiecujące. No ale to dlatego, że stary procesor, stara karta graficzna i tak dalej, i tak dalej. Cóż testowałem? Tak z miejsca przepraszam entuzjastów kosmosu, grafiki komputerowej i w ogóle wszystkiego, co jest ładne, bo projekt był szpetny, niestety właśnie nie udało mi się tutaj, nie uda nam się tutaj odpalić tego projektu. Później mogę po prezentacji pokazać, jak to wyglądało, ale generalnie scena składa się ze skyboxa, w którym sobie powiedzmy kometa, taki wir ognia sobie podróżuje w przestrzeni, za nim podąża eskadra myśliwców, która ma tam model tego statku jest też strasznie niewydajny, bo wziąłem sobie z jakichś darmowych paczek, więc liczba vertisów jest okropna tam, które generują partikle, żeby był jakiś odrzut. No i te statki sobie podążają za kometą, troszeczkę korygują sobie lot i co 5 sekund troszeczkę zmieniają pozycję, czyli żeby wprowadzić specjalnie funkcję cykliczną i tak samo cyklicznie co sekundę wystrzeliwują rakietę w kierunku komety. Rakieta ta leci też w kierunku tej komety, rajkastuje, czy nie zbliża się do pewnej odległości w stosunku do rakiety. Oczywiście można było to zrobić znacznie wydajniej, ale nie o to chodzi. Tutaj chodziło mi o to, żeby specjalnie wykorzystywać rajkasty, bo przyda się to później do tego, by pokazać, że można zoptymalizować tą mechanikę. No i w momencie, kiedy zachodzi kolizja z kometą, wybucha i pojawia się kolejny partikiel. Oczywiście tu już zaznaczam, że te partikle też mi się odbiły troszeczkę czkawką, bo w aktualnej wersji job systemów partikle nie są w żaden sposób zrównoleglane, chociaż ma się to zmienić, przez co testy, jakie wykonywałem, robiłem z włączonymi i z wyłączonymi partiklami, żeby później tak naprawdę to wychodzi w testach z użyciem tych nowszych systemów, że no narzut związany z partiklami jest tragiczny i mam nadzieję, że właśnie Unity to zmieni, zanim wprowadzi te nowości do fazy produkcyjnej. Dobra, więc najpierw podejście klasyczne. Classic. Kod w wersji Classic. Mamy pulę rakiet, kiedy wywołujemy funkcję cykliczną, no to ściągamy sobie rakietę z puli, ona ma swoją logikę, jest wtedy uruchamiana, podąża w stronę komety. Kiedy się triggeruje z kometą, no to wtedy wybucha, pojawia się partikiel eksplozji,
Tutaj w ostatnich linijkach mamy zwykłe po prostu przemieszczanie się przez move towards, rotate towards, więc tutaj żadnego szału i cudów nie ma. No wyniki są następujące. Tutaj też powiedzmy sposób przedstawienia wyników może być bardzo, bardzo dyskusyjny, ale też chodziło mi o to, żeby później w ostatecznym rozrachunku pokazać, jaki mamy zysk w większej skali, więc w pierwszej linijce jest, ile mogłem wyświetlić obiektów na scenie, żeby mieć 60 fpsów z włączonymi partiklami rakiet, później 30 fpsów z włączonymi partiklami rakiet i później to samo, ale bez tych partikli. No i widzimy, że w desktopie mogłem wyświetlić 41 myśliwców i 164 rakiety jednocześnie na ekranie i to śmigał w 60 fpsach, no i tak dalej, i tak dalej. Później tak naprawdę najistotniejsza jest skala tego, kiedy używamy job systemów i kiedy jeszcze dołożymy do tego Entity Component System. No i tutaj jeszcze piękny obrazek z Profilera, moje ulubione narzędzie w Unity. Najistotniejsze jest tutaj te ostatnie 8 szarych linijek, które wyglądają smutno, bo nie mają co robić, czują się jak bezrobotni, bez prawa do zasiłku. Nie mogą nic zrobić, bo mamy wszystko, całą logikę w jednym głównym wątku. No i to właśnie, przepraszam, i to właśnie trzeba zmienić. Więc na początku job system. W job systemie najpiękniejsze jest to, że nie musimy wywracać do góry nogami standardowej konstrukcji projektu. Więc to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby optymalizować swój projekt bez szczególnych rewolucji, bez znacznego kosztu przerabiania kodu. No i musimy tylko najpierw pomyśleć, jaką mamy wspólną logikę i co możemy w ten job system włożyć. I teraz jak sobie tak przemyślimy, no to na pierwszy rzut oka widać, że mamy co najmniej dwie grupy o wspólnych cechach, czyli rakiety, które sobie lecą tam w kierunku komety, no i te myśliwce, tak, one mają swoją logikę, którą no, jakby podbijamy ich skalę do góry i to właśnie możemy zoptymalizować. Więc jakie tutaj mamy pole manewru? Najpierw należy się troszeczkę zaznajomić z samą konstrukcją tego job systemu, więc z czego on się składa. Podstawową jednostką jest job, czyli jednostka pracy wykonująca jedno konkretne zadanie. Tutaj już zaznaczam, że zamiennie z racji tego, że nie lubię makaronizmów, ale tutaj się nie da tego uniknąć, będę zamiennie używał job na pracę i zadanie, bo tak mi wygodnie. Następnie worker thread, czyli wątek utworzony przez główny proces. I tutaj Unity z miejsca tworzy ilość worker threadów, liczba worker threadów wynosi tyle, ile rdzeni procesora. To ma swoje uzasadnienie później, czyli jeżeli na przykład mamy czterordzeniowy procesor, no to tworzymy maksymalnie 4 worker thready, chyba że mamy Intela z hyperthreadingiem, no to wtedy mamy 8. Job queue to jest struktura przechowująca i porządkująca joby. Jeżeli dane prace są zależne względem siebie, no to wtedy one są później porządkowane w kolejce względem tego, jak je wrzucamy do tej kolejki, to będzie też za chwilę. No i cały job system, no to tak tutaj jest powiedzmy w bardzo uproszczonej formie na obrazku, czyli porządkując czy szedulując job, wrzucamy go na kolejkę i później z tej kolejki, jak już wystawiamy całą kolejkę globalnie do worker threadów, no to wtedy one sobie kolejno ściągają zadania z tej kolejki. Cechy job systemu. No na pewno mamy przez to ułatwione tworzenie wielowątkowego kodu. Mamy zabezpieczenie przez race condition. Czytając sobie jeszcze troszeczkę teorii, przed prezentacją znalazłem, że po polsku nazywa się to hazard. Do tej pory nie wiem, dlaczego dziwne jest to. Ważną rzeczą jest to, że job może pracować tylko na bleedable types. Bleedable types to są
typy danych, które mają taką samą reprezentację w kodzie zarządzanym i niezarządzanym. I żeby nie powiedzieć źle czegoś, gdzie tu mamy myszkę. Deletable types to byte, short byte, inty i unsigned inty od 16 do 64, int pointer, uint pointer, single float i double float. I non-bleatable types, czyli te, których nie możemy używać w jobach, no to są bule, czary, obiekty i stringi. Więc też musimy o tym myśleć, kiedy będziemy projektować sobie kolejne prace. Struktury, które wykorzystujemy w job systemie. Podstawową rzeczą jest native container, czyli pamięć współdzielona, którą przesyłamy do jobów, która jest jednocześnie widoczna dla wątku głównego i pracującego. I po native containerze dziedziczą native array, native list, hash mapy, multimapy itd., itd. Mamy jeszcze dodatkowo native slice, to jest jakby wycinek danego kontenera, który jakby nie jest kopią danej pamięci współdzielonej, tylko jakby wskazuje indeks i długość tego slice'a, czyli wycinka. I on jest jakby tylko referencją do tych obiektów, żeby po prostu nie namnażać danych. Następnie mamy taką takie dwie strukturki w zasadzie, które pilnują jakby porządku w tym całym systemie. To jest Dispose Sentinel i Atomic Safety Handle. Dlatego, bo one są potrzebne po to, że w pierwszej kolejności native container jakby jest pamięcią niezarządzaną, czyli skoro sami ją utworzyliśmy, to musimy sami ją zwolnić. Tutaj jakby garbage collector za nas tej roboty nie zrobi, przez co potrzebny jest jakiś strażnik, bo ludzie mają swoje przyzwyczajenie, jak piszą w Unity, no to co, tworzą sobie obiekt, a to garbage collector się tym zajmie. Tutaj nie. Dlatego Dispose Sentinel w trakcie wykonania sprawdza, czy jakiś kontener nie został zwolniony i mówi tutaj proszę wywołać Dispose, bo inaczej się nie będziemy tak bawić. Tak samo Atomic Safety Handle to jest też struktura, która jest podpinana do jobów, która pilnuje właśnie odpowiedniej kolejności wykonania i też zgłasza nam, że jeżeli zakolejkowaliśmy dwie prace, nie wskazaliśmy bezpośrednio, że jedna jest zależna od drugiej, czyli ta kolejność jest tam dowolna, a jedna pisze do jakiegoś kontenera i w drugiej będziemy z niego czytać, no to mówi nie, tak nie robimy. Jeżeli robisz jedną pracę, to później wskażesz ją jako zależną w drugiej części i wtedy możemy pracować. Następnie dopinamy atrybuty do tych kontenerów. Najpopularniejsze są te dwa pierwsze, czyli read-only i write-only. Istotne jest to z tego względu, że jeżeli wysyłamy dane zadanie do worker threada, to tak naprawdę tworzymy kopię tych wycinków danych, na których będziemy pracować. I jeżeli nie wskażemy, że dany obiekt jest read-only i write-only, no to w takim razie jakby job tworzy bufor i do odczytu, i do zapisu, żeby jakby te informacje się nie pomieszały i żebyśmy nie mieli race condition. No i w takim razie, jeżeli wiemy, że potrzebujemy tylko z danego kontenera czytać, to powinniśmy wskazać, że dany kontener jest tylko do odczytu, czyli jest read-only. Jeżeli będziemy do danego kontenera tylko pisać, no to powinniśmy wskazać rzeczywiście, że jest write-only. Dodatkowo, alokując te kontenery, podajemy jako kolejny parametr alokator. Alokator wskazuje, czy dany obiekt, dany kontener, jakby alokator określa czas życia danego kontenera. No i mamy tutaj trzy jakby długości życia kontenera. Temp działa tylko przez długość życia klatki. Temp job działa przez cztery klatki. Nie pytajcie dlaczego, to jest też dziwne, ale tak jest, po prostu przez cztery klatki. Jeżeli po czterech klatkach nie zwolnimy, no to wtedy Sentinel nam mówi, że hola, coś tutaj jest nie tak. I persistent to określa
długość kontenera w taki sposób, że dopóki nie zwolnimy go, to on cały czas istnieje. Ale trzeba pamiętać, że jeżeli będziemy chcieli do danego pola, do danego kontenera, który sobie gdzieś tam zainicjalizowaliśmy, jeżeli będziemy chcieli sobie na to miejsce wstawić inny, no to wtedy musimy wcześniej odpalić na nim dispose, bo inaczej tak samo Sentinel nam zwróci uwagę. No i w końcu danie główne, bo te wszystkie struktury wspomniane wcześniej były z Entity Component System, a teraz sam Job System. Wszystkie joby muszą dziedziczyć po iJob i tutaj mamy parę odmian, mamy iJob Parallel For i Parallel For Transfer. Każdy job musi implementować execute w takiej formie, jakiej odpowiada jakby typowi joba wspomnianego wcześniej. Po utworzeniu joba i podaniu określonych danych odpalamy schedule, który też w zależności od tego, czy to jest zwykły job, czy job parallel for, czy for transform, ma swoje parametry, o których za chwilę. I również w tym schedule podajemy handler, czyli ta wspomniana na końcu na tej liście struktura, która określa jakby stan wykonania danej pracy. Czyli najpierw sobie deklarujemy, że coś jest jobem danego typu, później implementujemy w tym interfejsie execute, tworzymy tą strukturę na przykład w update'cie. Po utworzeniu i zainicjalizowaniu danych, które musimy tam przekazać, odpalamy schedule. Schedule zwraca nam job handle. I później ten job handle może być używany do tego, że podajemy to jako parametr kolejnego schedule'a z innej pracy i przez to wskazujemy, że ta druga praca jest zależna od tej pierwszej i mamy gwarancję odpowiedniego wykonania, czyli nie mamy wtedy tego problemu z pisaniem i czytaniem kolejnych w native kontenerów. Job handle dodatkowo jeszcze ma takie ładne strukturki, ładne pola i metody jak isComplete, które określa nam, czy dany podpięty job i wszystkie zadania, które wcześniej zakolejkowaliśmy jako zależne, się już wykonały, to jest bardzo przydatne. Następnie metodę complete, która w tym momencie jakby stawia taki fence, taką blokadę w kodzie, że w tym momencie wszystkie prace, które były zakolejkowane i wszystkie zależne prace w tym momencie mają być już zakończone. No, osobiście uważam, że jeżeli gdzieś musieliśmy wywoływać complete w kodzie, no to jest porażka, no bo wtedy tak naprawdę robimy z wielowątkowego kodu taki częściowo jednowątkowy, no bo po prostu blokujemy całą strukturę. Lepiej, jeżeli na przykład daną pracę, którą chcemy wykonać po wywołaniu complete, jeżeli ona nie musi się wykonywać dokładnie w tym momencie, zawsze możemy po prostu to wyifować, czyli zamiast używać complete, żeby później kolejkować kolejne prace, to możemy po prostu dać if job handle is completed, to wtedy wykonujemy następną partię kodu. Complete all z kolei wykonuje w danym momencie wszystkie prace, które były do tej pory zakolejkowane lokalnie w danym bloku kodu, niezależnie od tego, czy one są od siebie zależne, czy nie. Poza tym możemy explicite łączyć zależności pomiędzy dwoma job handlami, czy tam trzema, bo możemy przyjmować tam ileś parametrów w metodzie combined dependencies i ona nam zwróci handle z połączonych tych dwóch kolejkowań. No i na końcu, jak już sobie lokalnie w danym bloku kodu zakolejkowaliśmy pracę, to żeby ostatecznie udostępnić te wszystkie zakolejkowane prace do wątków pracujących, musimy uruchomić metodę schedule batched jobs. I wtedy tak naprawdę wątki pracujące wiedzą, o, mamy kolejkę, no to do roboty. A więc rozwiązanie hybrydowe. Na początku, tak jak już mówiłem, mamy rakiety i myśliwce w ładnych, eleganckich object poolach. Ułatwia nam to trochę życie, bo możemy wykorzystać fakt, że no, mamy jakby te dane troszeczkę stabilizowane i możemy się do nich łatwo dobrać. Więc teraz trzeba pomyśleć, co mieliśmy w myśliwcach.
ruch, przy okazji obrót w stronę komety, później ten offset taki, który koryguje sobie lot, to jest jakby osobne zadanie, no i wystrzeliwanie rakiety. Jak to teraz możemy rozparcelować? No tutaj mamy akurat właśnie update z mono behavior samego tego myśliwca, no jak mówię, to kod nie jest szałowy, ale to nie o to chodzi. Więc robimy coś takiego. W execute zadeklarowanego joba, który odpowiada za ruch, w zasadzie kopiujemy dane z update'a. Nic nie zmieniamy poza tym, że nie możemy sobie skorzystać z transform forward, tylko musimy go sami przeliczyć, no ale to jest banalne. Implementacja joba w tym przypadku akurat to jest iJob parallel, przepraszam, for transform, które w execute przyjmuje indeks i właśnie transform. I teraz dlaczego? iJob parallel for określa, że w execute podawany jest parametr index. Indeks odwołuje się do jakby danego elementu tablicy nie mamy gwarancji, że wątki pracujące będą wykonywały te prace osobno i niezależnie od siebie. Nie, chwilkę, przepraszam. Jeszcze raz, gdzie mieliśmy to, żeby nie pomylić. Tak, iJob parallel for wymaga implementacji execute z parametrem int. W przypadku tego zadania operujemy na indeksach native containera. Tak. Ten typ zadania będzie uruchamiany na kilku pracujących wątkach jednocześnie i tylko raz dla każdego z indeksu z podanego zakresu. Nie mamy gwarancji co do kolejności wykonywania tego zadania, więc musimy pamiętać, żeby te operacje były kompletnie niezależne. Chyba że z danego kontenera czytamy, no to nie ma problemu. Ponadto przy wywoływaniu schedule podajemy rozmiar tablicy i rozmiar zestawu batcha, czyli jakby każdy worker thread dostaje przy kolejkowaniu zestawik danych, na których będzie sobie pracował, czyli na przykład, nie wiem, mamy tablicę na 128 elementów i ustalamy batcha na 8, więc każdy worker thread dostanie najpierw 8, później kolejne 8, później kolejne 8 indeksów do rozpracowania, czego trzeba pamiętać, żeby te batche były dopasowane do rozmiaru zadania. Jeżeli dana operacja, która jest w jobie, jest lekka, no to te batche mogą być większe. Jeżeli dana praca no, jest cięższa, no to wtedy lepiej, żeby te batche były mniejsze, bo wtedy powiedzmy ładniej się to nam rozkłada w czasie. To jeszcze przy okazji właśnie, żebym nie pomylił, iJob Parallel for Transform działa dokładnie tak samo jak iJob Parallel for, tylko jeszcze w execute dostajemy transform, który jest właśnie transformacją, transformem właśnie danego indeksu, który jest jako ten pierwszy parametr. No i wtedy mamy gwarancję, że odnosimy się do odpowiednich obiektów, w którym mamy pozycję, rotację lokalną, globalną, skalę itd., itd. I teraz przechodzimy do tego rozwiązania hybrydowego w jobach. No i tutaj właśnie mamy indeks i mamy transform. Mamy gwarancję, że dla danego indeksu odwołujemy się do danego transformu i na nim sobie pracujemy, zmieniamy sobie pozycję i tak dalej. No i istotnym jest, tutaj właśnie mamy w tej drugiej partii, jak podajemy dane do joba. No nie wszystkie parametry możemy sobie odczytać tak jak w standardowym update'cie. Możemy sobie na przykład odczytać jakieś stałe. Tak jak widzicie tam w metodzie execute, odwołuje się do game manager instance object speed. Nie ma problemu, żeby czytać zwykłą zmienną. Natomiast jeżeli chcemy pobrać pozycję, czyli transform, a tak jak już wspominałem, nie możemy sobie operować na transformach w jobsach, o ile to nie jest transform access, no to musimy sobie go podać jako osobny parametr. Tak samo nie możemy sobie bezpośrednio odwoływać się do time, delta time, tylko musimy go też jakby skopiować.
Następnie jakieś dodatkowe parametry i kontenery, no też musimy sobie deklarować osobno. I później, kiedy już sobie utworzymy strukturę, ten Spaceship Move Job, odpalamy na niej schedule, w którym podajemy tablicę właśnie transform accessów i ewentualnie zależność od innych job handlerów. No niestety, no, miałem pokazać tutaj fragment kodu, ale się nie udało uruchomić tego na moim laptopie, także później, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, myślę, że jakoś wystawię ten kod do wglądu, to wtedy będzie łatwiej to zrozumieć i przeanalizować. Później mamy takie cykliczne działania, jak właśnie ustalanie tego shifta, tam offsetu, w ramach którego sobie statek jeszcze porusza się w innych osiach. No i jak tą korutynę sobie odpalaliśmy standardowo w update'cie, no to musimy sobie ją troszeczkę przerobić, czyli też wykorzystujemy korutynę, ale ta korutyna uruchamia po prostu odpowiedniego joba. No i tutaj też pojawia się kolejny problem, bo nie możemy sobie odpalić zwykłego random range'a, bo on tworzy obiekt, a w jobsach nie możemy instancjonować obiektów. Więc rozwiązaniem tutaj było po prostu odwołanie się do statycznego system random i zeskalowania range'a samemu. No i wyniki są następujące. Tutaj właśnie od razu widać, że na laptopie no to gorzej to działało, ale na desktopie no zysk jest całkiem niezły, bo możemy w sumie, zwłaszcza tutaj dobrze to wygląda po wyłączeniu partikli rakiet, których narzut jest okropny, no możemy wyświetlić praktycznie kolejno prawie 5 i ponad 7 razy więcej obiektów na scenie przy tych samych FPS-ach. I tak samo później w linii czasowej widać, że no te szare linie się troszeczkę pokolorowały, więc coś się tam dzieje. No i o to nam chodziło. Ale możemy lepiej i to też zaraz pokażę. Tylko jeszcze najpierw troszkę o Raycast komandach, bo jak wspomniałem, rakiety sobie kastują promienie, co tak jak już wspomniałem też mogliśmy kompletnie pominąć, ale nie o to chodzi. Bo wtedy nie mógłbym pokazać właśnie tych raycast komandów. No i batchowanie raycastów to już może wyglądać trochę tak. Więc czym jest raycast command? To jest bardzo specyficzny rodzaj joba, pracy, w której potrzebujemy co najmniej dwóch parametrów, czyli native containera z komendami, native containera z wynikami, a reszta wygląda dość podobnie jak standardowy raycast, czyli najpierw inicjalizujemy sobie komendy. Deklarujemy sobie pewien rozmiar, na przykład chcemy, nie wiem, zrobić to dla 1000 elementów, więc deklarujemy sobie 1000 komend. Dla każdej z nich instancjonujemy sobie nowy raycast command, który działa, tak jak mówiłem, jak standardowy raycast. Pozycja, kierunek, długość promienia, maska, no i tam jeszcze możemy określić ilość obiektów, które maksymalnie możemy przyjąć, czyli jeżeli na przykład zakładamy domyślnie jeden obiekt, no to nie podajemy żadnego parametru. Jeżeli na przykład wiemy, że możemy trafić na, nie wiem, 10 obiektów, no to możemy podać jako parametr 10. No i później musimy zainstancjonować odpowiednią ilość, odpowiedni rozmiar tablicy wynikowej. Jeżeli korzystaliśmy z pojedynczego kastowania, no to wystarczy nam tyle hitów, ile mieliśmy komandów. Jeżeli nie, no to musimy to odpowiednio przemnożyć, no bo inaczej po prostu te dane się już w dalszej kolejności nie pojawią w tym native arrayu. Więc przygotowując, jak już mamy przygotowane tablice command i tablice hitów, odpalamy raycast command schedule batch i wtedy podajemy właśnie te dwie tablice, a następnie ile command będzie przypisywane do jednego worker threada i dzięki temu też sobie możemy granulować wyniki.
Oczywiście z racji tego, że to jest job, no to też dostajemy job handla, którego możemy, od którego możemy uzależnić kolejne prace, więc spoko. Tutaj akurat właśnie użyłem brzydko complete'a, żeby zakończyć pracę i dostać od razu wyniki działań. I tutaj jest kolejny problem. Nie możemy bezpośrednio native array'a podać jako parametru dla innego joba, bo same request hity, jeżeli coś trafiliśmy, no to w request hitie jest pole collider i jeżeli to pole jest różne od nula, znaczy, że coś trafiliśmy. Problem jest taki, że nie możemy się tak odwołać w innym jobie, bo to jest czytanie z jakiegoś transforma. W takim razie musimy wyniki kastowania przepisać do jakiejś tablicy, na przykład intów, i tam zaznaczyć, czy coś trafiliśmy, czy nie. To jest kolejna wada, mam nadzieję, że to jakoś zmienią, bo powiedzmy przepisywanie, konieczność desynchronizowania części rzeczy, żeby sobie pobrać wyniki, no to jest troszeczkę bez sensu. Dobra, no to teraz Entity Component System. To jest ta właśnie nowa moda, nowy wzorzec architektoniczny. Jakby zanim, jak już zapowiedziano, że Entity Component System zostanie wprowadzony do Unity, no to już tak naprawdę pojawił się chociażby system Entitas, który działa z każdą wersją Unity wcześniej, no ale będziemy tutaj omawiać to, co przygotowali sami autorzy silnika. Ziemko teorii na początku. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w wersji Classic dane są organizowane per object, czyli każdy game object ma dopięte komponenty, które przechowują sobie zarówno dane, jak i logikę, która je obsługuje. Przez to mamy rozparcelowaną pamięć i wydłuża nam się czas dostępu do potrzebnych danych i wektoryzacja takiego kodu jest w zasadzie niemożliwa, jest bez sensu, no bo mamy to wszystko porozstrzeliwane w różnych miejscach. Entity Component System zakłada rozłożenie wszelkich właściwości obiektów na agregaty, które nazywamy komponentami, ale nie w tym samym jakby ujęciu co Unity. Referencje do tych komponentów trzymane są właśnie w pewnego rodzaju encjach. No, to jest też pojęcie, które jest, o ile dobrze pamiętam, entity było w bazach danych i tam ktoś to ładnie przetłumaczył na którymś z wykładów, pamiętam, ze studiów właśnie jako encja, więc niech będą encje. Entity, czy ta encja, reprezentuje nasz obiekt, który będzie właśnie powielany w grze i on się składa z tych komponentów. Tyle, że te komponenty, tak jak mówię, to są agregaty tylko i wyłącznie danych. Logika jest kompletnie oddzielona od tego i ona właśnie jest w systemie. I system to jest właśnie skrypt, który zbiera z pamięci poszczególne komponenty do wykonania danej logiki i wykonuje odpowiednią akcję, która w założeniu ma implementować, przynajmniej no, w większości przypadków ma wykorzystywać job system, żeby właśnie te wszystkie zestawy komponentów przetwarzać równolegle. W momencie, kiedy właśnie wykorzystujemy Entity Component System, to też jest właśnie ten obrazek, takie duże uproszczenie, no ale mamy właśnie dane, które są dokładnie tego samego typu, poukładane zaraz obok siebie, przez co jest duża szansa i możliwość wykorzystywania tutaj wektoryzacji kodu, SIMD, czyli Single Instruction Multiple Data. No i mając właśnie rozdzieloną warstwę logiki i danych, możemy łatwiej kontrolować update'y, chociażby po to, żeby łatwiej kontrolować ilość update'ów. Jeżeli nie potrzebujemy aktualizacji co klatkę, no to jest nam znacznie łatwiej poszczególne elementy logiki rozdzielać w czasie, na przykład to robimy co klatkę, to co robimy co sekundę, to co robimy co 5 sekund. Następnie same elementy Entity Component System. No to jest właśnie Game Object Entity, które możemy sobie instancjonować albo z kodu przez archetyp, gdzieś będzie później przykład, jak się to robi przez archetyp, bądź też możemy sobie utworzyć Game Object na scenie, do którego sobie dopinamy zestaw komponentów. Z palca możemy sobie tam ustawić początkowe
początkowe ustawienia, początkowe wartości, a następnie przez Entity Managera możemy wywołać metodę Instantiate na tym właśnie GameObjectie, do którego możemy sobie gdzieś dopiąć referencję w menedżerze. No i będziemy mieli po prostu w taki sposób utworzone entity z komponentami, z czego ten instantiate nie działa w taki sam sposób, jak do tej pory, nie wiem, wykorzystywaliśmy w poolach, że robimy ileś obiektów tego samego typu, tylko ten entity manager rozwala nam ten game object na poszczególne komponenty i tworzy osobno tablicę tych komponentów, tablicę tych komponentów, tablicę innych komponentów i osobno też określa nam strukturę entity, która sama w sobie posiada dwa pola. Index, czyli jakby indeks tej ukrytej tablicy i ukrytym kontenerze odniesień właśnie do tych komponentów, z których jest złożona entity i version. Version ma to do siebie, że jeżeli daną entity skasowaliśmy pod tym indeksem i wsadzamy na jej miejsce inną, no to version określa, który raz tak zrobiliśmy. Przez co, jeżeli, no jakby łatwiejsza jest identyfikacja entity, bo jeżeli dwie entity mają ten sam indeks i tą samą wersję, no to mamy gwarancję, że to są jakby te same entity. Jeżeli ta wersja się różni, znaczy, że już na miejsce danego indeksu było wstawione coś innego. Następnie właśnie Component System i Job Component System to są właśnie te elementy, które odpowiadają za logikę całego za daną akcję, powiedzmy, którą odpalamy na zestawie komponentów i w tych systemach możemy dodawać atrybuty Update After i Update Before, dzięki temu możemy sobie kolejkować, czy dany system jest zależny od innego. Później, jeżeli deklarujemy sobie Job Component System, to wewnętrznie wtedy możemy implementować coś takiego jak iJob Process Component Data, w którym w szablonie podajemy poszczególne komponenty i dzięki czemu możemy łatwo ściągać z kolejnych kontenerów komponenty, na których chcemy sobie operować. No i wtedy właśnie wywracamy projekt do góry nogami, jeżeli chcemy to zaimplementować. Zapewniam was, że pierwszy raz jak będziecie pisać coś takiego i przerabiać już istniejący kod, to będziecie chcieli tak zrobić z komputerem parę razy. Więc organizacja danych i to jest właśnie najfajniejsze, że to jest kompletnie inne podejście właśnie z data, tak zwany data driven development, czyli jeżeli wcześniej mieliśmy jakieś pole w jakimś skrypcie, to ze zwykłej deklaracji pola robimy komponent. Ze zwykłego transforma tak naprawdę robimy trzy komponenty. Akurat te trzy komponenty position, rotation i scale są jakby zdefiniowane dla nas za darmo. No ale właśnie, to jest wszystko porozbijane na takie jakby części pierwsze. Mechanika. Jak wcześniej mieliśmy sobie zwykły update, tak teraz, jeżeli na przykład chcemy zrobić ruch, to nie możemy, znaczy tam częściowo byśmy mogli, ale jakby istotą systemu jest to, że dany job w ramach jakiegoś systemu to jest naprawdę taka atomowa robota, czyli jeżeli robimy ruch, to w danym jobie tylko zmieniamy pozycję. I do pozycji potrzebujemy na przykład, tak jak tutaj mamy, pozycję, rotację i prędkość danego obiektu, który też jest osobnym komponentem, a wcześniej był tylko jakąś tam wartością czy polem. No i wtedy, jeżeli deklarujemy w iJobProcessComponentData te trzy komponenty, to execute tak samo musi przez referencję przyjmować te parametry. Pokazujemy w ten sposób. Tutaj w ogóle jest błąd, bo powinno być jeszcze position write only. Czytamy sobie tylko z tych, zapisujemy tylko do tego komponentu i tak wygląda update. I później, żeby odpalić tego joba, no to tak naprawdę tworzymy właśnie go przez new, podajemy
podajemy parametry właśnie delta time i tam pozycję tej komety, do której zmierzamy. No i utworzenie danego joba wygląda tak, że przez schedule w ramach Entity Component System podajemy jako pierwszy parametr system, do którego się dopinamy. Następnie kopiujemy, tutaj akurat sobie ułatwiłem robotę, bo regulowałem sobie z jednego parametru granulację kolejnych zadań. I istotne jest też to, że iJob Component System przyjmuje jako parametr input depth, czyli to są jakby zależności wynikłe z poprzednich systemów i je też musimy podawać w kolejkowaniu prac. Później, skoro na przykład rakiety i myśliwce mają zarówno pozycję, rotację i skalę, to jak się dobierzemy do tych danych, że potrzebujemy tylko rakiety w danym momencie albo tylko myśliwce? Jest taki fajny mechanizm, co prawda mechanizmów jest dużo, ale ten wygląda jak czarna magia, więc jest fajny. Jest tak zwany injection, czyli deklarujemy sobie grupę, która wiemy, że przynależy tylko do tej grupy danych, którą faktycznie chcemy w danym momencie uzyskać, czyli na przykład tutaj mamy pracę związaną ze spawnowaniem rakiet w Entity Component System. No to potrzebujemy do tego, tam miałem takie specjalne pole rocket dock, czyli miejsce, z którego są jakby offset względem pozycji statku, z której jest wystrzeliwana rakieta, żeby nie leciała ze środka modelu, bo to wyglądało tragicznie. Więc w takim razie zadeklarowałem sobie to jako komponent, bo trzymał dane po prostu jakiegoś tam wektora i deklaruję go jako element tej grupy. Następnie możemy sobie tak samo zadeklarować entity array, żeby mieć dostęp do entities, które posiadają dany komponent i dodatkowo jeszcze nie wiem, czy to jest odgórnie tak ustalone, że jeżeli sobie zadeklarujemy tam public read-only int length, no to wtedy dostajemy jakby rozmiar tej grupy od razu jako pole. I jeżeli wtedy zadeklarujemy sobie właśnie tak utworzoną grupę z atrybutem inject, to wtedy w update'cie systemu mamy z miejsca po prostu listę tych obiektów i możemy się nią bawić jak chcemy. No, też nie do końca. Bo problemem w job systemie jest to, że w update'cie, samym update'cie nie możemy zmieniać ilości ENCI. Żeby wyspawnować rakiety, to co prawda mogłem sobie odczytać pozycję tych wszystkich rocket docków, żeby z nich wystrzeliwać rakiety, ale samych rakiet nie mogłem utworzyć w update'cie, dlatego, bo to zmienia rozmiar ENCI i to jest niedozwolone, dopóki wszystkie update'y się nie zakończą. W takim razie wymyślono mechanizm post update commands, w którym, a jeszcze jest chwilę czasu, w którym możemy właśnie ten stan ENCI zmieniać. I wtedy po prostu z poziomu kodu tworzymy sobie ENCI, dopinamy sobie, tak jak tutaj właśnie jest zaprezentowane, create entity, set component i tak dalej. Tutaj sobie właśnie dopinamy kolejne ENCI i w ten sposób tworzymy kolejne obiekty. Żeby właśnie, wspomniałem wcześniej, że możemy albo inicjalizować z prefabów ze sceny kolejne obiekty, albo możemy to robić właśnie przez archetypy. No i tak jest właśnie w momencie, kiedy chcemy skorzystać z post update comments, to póki co entities możemy tworzyć tylko przez archetypy, no i tak się właśnie deklaruje archetyp, czyli tutaj nasza rakieta składa się z pozycji, rotacji, prędkości, jakiegoś stanu odległości od komety, więc nazwałem sobie to rocket proximity state i rocket collision. I tak utworzony archetyp wtedy możemy sobie inicjalizować, no i rzeczy nam pięknie działają. No i właśnie, w tym momencie co z grafiką? No bo co chwila gadaliśmy tylko o jakiejś tam update'cie samej logiki, no ale gdzie w tym miejscu, gdzie jest w tym miejscu jeszcze czas na grafikę? Póki co, i to jest właśnie chyba największa wada tego systemu, dobrałem się do tego, że mamy tylko jakby jeden sensowny typ komponentu, nazywa się Mesh Instance Renderer Component, to jest coś, co nam daje
Unity bezpośrednio, składa się z mesha materiału, odniesienie do submesha w ramach podanego mesha, czy odbiera i rzuca cienie i w zasadzie tyle. I jeżeli chcemy właśnie renderować coś w ramach Entity Component System, to potrzebujemy właśnie tego komponentu. Ważne jest też, że materiał, który korzysta z tej struktury, musi mieć opcję Enable GPU Instancing, dlatego, bo tak naprawdę te wszystkie wyświetlane elementy, muszą być jakby odbijane od stempla, a to jest możliwe tylko przez GPU Instancing. I jakie mamy wyniki w tym momencie? No to tutaj już skok wydajnościowy jest znacznie bardziej zauważalny, bo zamiast, jak mieliśmy w zwykłym Job Component System, skok rzędu 7 razy, no to teraz możemy wyrenderować prawie 20 razy więcej obiektów na ekranie przy zachowaniu FPS-ów. No to to już jest taki konkretniejszy wynik, przy założeniu, że ten kod jest tragiczny i przy założeniu, że te modele są niewydajne i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego możemy osiągnąć takie wyniki. No i tutaj też widzimy, że ładnie nam się praca rozkłada w wątkach. To teraz jeszcze na szybko, bo już się nam kończy czas. Burst Compiler. To jest taki produkt od Intela, kompilator LLVM, który Intel nam sprzedaje mniej więcej tak. W praktyce to jest troszeczkę bardziej złożona sprawa. To jest oparty właśnie na LLVM kompilator, który najlepiej współpracuje w projekcie, gdzie mamy zaimplementowane zarówno Job System, jak i Entity Component System. W zależności od maszyny, od tego, co potrafi nasz procesor, dopasowuje nam operację, potrafi jakby pod spodem dopasować typ operacji, żeby działała szybciej, ma być zaimplementowany future proofing, czyli jeżeli mamy kolejne procesory, które będą wspomagały jakieś mechaniki, no to ma być to do nich też dostosowane. No generalnie chodzi o to, że Burst stricte wykorzystuje mechanizmy wektoryzacji SIMD, dlatego też właśnie mówiłem, że potrzebny jest do tego Entity Component System, bo mamy te dane ustawione obok siebie i wtedy właśnie możemy uzyskać kolejny skok wydajnościowy. I najlepsze w tym jest to, że użycie tego jest bardzo proste, bo wystarczy, że dany job będzie miał parametr Burst Compile. Wcześniej się ten atrybut nazywał inaczej, teraz właśnie zmieni to na Burst Compile, a w edytorze w zakładce Jobs mamy zaznaczoną opcję Enable Burst Compilation i Use Burst Jobs. I tyle. Więcej tak naprawdę nas nie interesuje, żeby użyć Bursta. I najlepsze, że za koszt praktycznie tylko w kopiowaniu, w wklejeniu parę linijek tam, gdzie mamy deklarację jobów i zaznaczenie tych opcji mamy. No i tu jest błąd, Holender. Tutaj tak naprawdę mieliśmy skok rzędu, tam, bo w poprzednim slajdzie wynikowym mieliśmy właśnie te 19,42 razy więcej obiektów, natomiast tutaj dawało nam to, jeżeli się przeliczy tam 70 coś przez 1865 obiektów przez 70, tam wychodziło 21,5 raza więcej obiektów, coś takiego, więc tak naprawdę mamy kilka do kilkunastu procent jeszcze zysku wydajnościowego w stosunku do wersji bez użycia Bursta. Oczywiście tu w porównaniu do tego, no to powiedzmy laptop się nie sprawdził w tych testach. No i tutaj oczywiście też mamy porozkładane wyniki. Jest jeszcze w tym wcześniejszym slajdzie będzie widać, mamy taką opcję Burst Inspector. To jest taka zabaweczka dla koneserów, bo tam możemy sobie podejrzeć kod maszynowy, jak się zmienia w zależności od implementacji. I jakoś się zmieściliśmy, dobra. Więc podsumowanie. Nowe rozwiązania, chociaż tak jak mówiłem, jeszcze nie są w fazie produkcyjnej. Myślę, że warto się nim pobawić, jeżeli mamy logikę, która jest powielana na wielu obiektach, to przynajmniej użycie job systemów pozwoli
znacznie przyspieszyć kod. Dzięki temu mamy FPS-y, możemy te zasoby sprzętowe przeznaczyć na ładniejszą grafikę i tak dalej. Jeżeli mamy siły i mamy czas i mamy pieniądze na to, żeby poświęcić trochę więcej czasu, możemy to jeszcze zwielokrotnić przez użycie Entity Component System. Oczywiście nie jest to rozwiązanie uniwersalne, dlatego, bo powiedzmy, jeżeli mamy pojedynczy obiekt, to troszeczkę szkoda czasu na takie rozwiązanie, ale tam, gdzie mamy właśnie wymagany high performance, gdzie mamy dużo obiektów, warto tą mechanikę rozważyć, bo to nie jest aż tak trudne. Tak naprawdę nie jest to aż tak trudne, a myślę, że warto to rozważyć w waszym następnym projekcie. Jakieś pytania? Tak? Czy tworząc nowy projekt, nową grę, od samego początku byś wykorzystywał ECS i Job System, czy może pisałbyś klasycznie, później na profilerze, by tak powiem, te newralgiczne elementy, że tak powiem, przerzucał do ten, bo to wydaje się o wiele bardziej, że tak powiem, skomplikowane, prawdopodobnie wykrywanie i eliminacja bugów mogłoby pochłonąć bardzo, bardzo dużo czasu. To odpowiedź nuba, to zależy. W sensie, jeżeli, bo tak, zanim zaczniemy implementować, to wiemy mniej więcej, co chcemy uzyskać w projekcie, prawda? Więc jeżeli wiemy, że tam będzie tylko na przykład jeden obiekt tego typu, kilka obiektów tego typu i tak dalej, no to nie wiem, czy jest sens się za to zabierać. Natomiast jeżeli wiemy, że na przykład robimy strategię czasu rzeczywistego, gdzie mamy 10 tysięcy jednostek, które będą miały te same zachowania, o, to jest miejsce właśnie na to, żeby wprowadzić job system, przynajmniej job system, o ile nie ECS-a. No i myślę, że jeżeli o tym myślimy od samego początku, to warto tego ECS-a użyć, zanim zaimplementujemy normalną logikę, bo wtedy no, jest łatwiej tym kodem zarządzać, zwłaszcza, że w porównaniu do klasycznego kodu, ten ECS-owy wydaje się znacznie czystszy i jeszcze, czy czystszy, nie, czystszy. I jeszcze mamy mniej jakby tych obiektów na scenie, jakby w edytorze jest to ładnie, w edytorze ładniej wygląda, w kodzie ładniej wygląda, jest to bardziej czytelne wtedy. Tylko że to właśnie, mówię, to zależy od tego, ile mamy elementów, jakiego typu, czy mamy właśnie dużą skalę obiektów tego samego typu o tych samych cechach. To od tego zależy, to w pierwszej kolejności, bo jeżeli robimy właśnie jakieś takie pomniejsze rzeczy, które są jakby unikalne na swój sposób, myślę, że to jest wtedy troszeczkę właśnie próba zestrzelenia muchy armatą, także no. Okay, bardzo dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam. Proszę. Bo wspomniałeś wcześniej o RTS-ie, a co z animacjami w takim razie, bo tam nie było żadnych pól na animacji ani animatora. No właśnie, i to jest to, że no, trzeba poczekać, bo myślę, że Unity coś w tej kwestii prowadzi, bo póki co, jeżeli chodzi o opcje związane z renderingiem w wielowątkowym przetwarzaniu w ECS-ach, no to jest ten Mesh Instance Renderer i tyle. Nawet partikle są zrobione póki co tylko w tym standardowym systemie, one mają tragiczny narzut w tym wszystkim, więc tak naprawdę trzeba poczekać, myślę, do wersji produkcyjnej, jeżeli chce się robić coś zrównoległego, związanego stricte z grafiką, ale do logiki póki co to, co już jest, można wykorzystywać. Tak. No właśnie mówię, że polecam wersję hybrydową, bo jest tania, szybka i przyjemna. Jeszcze jakieś pytania? Nie? Słuchajcie, to jak coś, to ja się tu kręcę, później na tym, na afterku jeszcze możecie mnie podłapać i się pytać o rzeczy. Macie linki, znaczy się te linki, to tutaj jakby tą prezentację gdzieś udostępnię też, jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać tam pozostałe notatki i dane, także myślę, że jeszcze jakoś z tego będziecie mogli skorzystać później. Piszcie, tweetujcie, wchodźcie na Facebooka czy na stronkę, tam raz na jakiś czas wrzucam jakieś artykuły i tak jak mówię, no znajdziecie mnie gdzieś tam na Facebooku czy innych mediach społecznościowych. Także dziękuję wam bardzo za uwagę.